Prawie 500 lat temu w miejscowości Rostków, w bogatej rodzinie, przyszedł na świat pewien chłopiec. Na chrzcie otrzymał imię Stanisław. Rodzice Stasia dobrze wychowywali swoje dzieci. Uczyli ich modlitwy i uczciwości. W rodzinie wszyscy się kochali. Mały Staś nie wyróżniał się szczególnie spośród rodzeństwa. Nie wszyscy wiedzieli, że modlił się więcej niż inni i że od dzieciństwa pragnął być jak najbliżej Pana Jezusa. Gdy Stanisław miał prawie 14 lat, wyjechał razem ze starszym bratem do szkoły, którą prowadzili zakonnicy, jezuici. W dzień, a gdy miał taką możliwość, także w nocy, Staś odwiedzał kaplicę z Najświętszym Sakramentem. Pragnął zostać zakonnikiem, jezuitą. Wiedział, że ojciec nigdy się na to nie zgodzi. Postanowił jednak zrobić wszystko, by odpowiedzieć na Boże wezwanie. Zostawił bratu list, w którym wyjaśnił swoje postępowanie. Przebrał się w skromne ubranie i potajemnie wyruszył pieszo w podróż z Austrii do Niemiec, prosić o przyjęcie do zakonu. W Niemczech, w zakonie jezuitów, przez 3 tygodnie pomagał w domu, pracował w kuchni, usługiwał do stołu. Wszyscy potem wspominali, że zwracał uwagę ogromną starannością, z jaką wykonywał tę pracę. Stanisław razem z dwoma towarzyszami wyruszył w podróż, znów pieszo, tym razem do Rzymu. Wędrówka trwała miesiąc. Tato Stasia uważał, że syn ośmieszył rodzinę, gdy wędrował w stroju żebraka przez pół Europy. I ojciec napisał list do Rzymu, żeby Stanisław natychmiast wracał do domu. Stanisław odpowiedział, że wolałby umrzeć, niż złamać ślub złożony Bogu. W zakonie Stanisław żył wielkim pragnieniem przebywania blisko Boga. Modlił się nieustannie, nigdy nie zapominał o Bogu. Łączył pracę z modlitwą. Wielu podziwiało jego zachowanie. Pewnego razu Stanisław nagle zachorował. Bardzo spokojnie przyjął, że może umrzeć, choć nikt poza nim nie spodziewał się tego. Po 4 dniach wieczorem Stanisław wyspowiadał się, przyjął komunię świętą i sakrament namaszczenia chorych. Prosił kolegów, by wybaczyli mu, jeśli któregoś skrzywdził. Trzymając w ręku krzyż, głośno się modlił. Prosił o odpuszczenie grzechów. Dziękował za wiarę i powołanie zakonne. Stanisław Kostka zmarł 15 sierpnia nad ranem, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół ogłosił go świętym. Jest patronem dzieci i młodzieży. Święty Stanisław Kostka był bardzo młodym chłopcem. Często powtarzał: do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć. Każdy z nas może często modlić się do Stanisława Kostki. Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku. Spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Amen.